Studenci z całej Polski zorganizowali protesty. Protesty, które mają sprzeciwić się temu, jak wygląda obecna polityka rządu. To protest w Warszawie. Tutaj kilkaset osób zebrało się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Zabierali głos i mówili, co najbardziej młodych ludzi w Polsce dotyka, co ich drażni, co im się nie podoba. My rozmawialiśmy z organizatorami, którzy podkreślali, że ten ruch studencki, który zorganizował te protesty w całym kraju, chciał się sprzeciwić temu wszystkiemu, co zdaniem studentów przeszkadza, żeby Polska była normalnym, demokratycznym państwem. Postulaty są jak gdyby, no oczywiście polityczne, natomiast nie są one wymierzone w partię rządzącą. Jeśli partia rządząca zacznie postępować racjonalnie, zacznie realizować te postulaty, to nie będziemy mieli nic przeciwko temu, żeby rządziła. O powody obecności tych młodych ludzi tutaj w Warszawie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika dopytywaliśmy ich, żeby mogli powiedzieć, co tak naprawdę sprawiło, że dziś byli właśnie tu. PiS za pomocą swoich zmian tak naprawdę z tych patologii zrobił pewne normy, czyli prokuratorzy podlegają w bardzo mocny sposób. Do tej pory tak nie było, jakie kompetencje ma teraz prokurator generalny, jakie konsekwencje, jak bardzo oni są podlegli wobec niego. No jestem tu po to, żeby bronić demokratycznego państwa prawnego, bo rzeczywiście to, co obecnie się dzieje, to jednak nie tylko studenci, ale także osoby każdego wieku powinni po prostu postawić się i jednak zaprotestować. W prawie w tak każdej dziedzinie są jakieś negatywne zmiany społeczne. W zasadzie tyle jest tych powodów, że aż trudno jest je wyliczyć. Od ochrony przyrody, po zmiany w szkolnictwie, w edukacji, po ustrój polityczny, po prostu wszystko. No to jest Polska, która w niebezpiecznie szybkim tempie zbliża się do dyktatury. Dyktatura ta wyraża się w tym, że rozwiązania dotyczące sprawowania władzy są zbliżają się do tego, żeby nie można było tego kontrolować. Studenci podkreślali, że to jest inicjatywa oddolna, że to jest inicjatywa studencka, że nie są w tej inicjatywę zaangażowane żadne siły polityczne. Jeżeli trzeba będzie i w Polsce dalej będzie tak jak jest, to takie protesty będą organizowane w dalszym ciągu.